Hej, witam was ponownie bardzo serdecznie w naszym przedostatnim już spotkaniu w grze Enslaved Odyssey to the West. Przypominam, że dotarliśmy do Tamy i świnia twierdzi, że tutaj jest przetrzymywany lewiatan, czyli ogromny mech, który pomoże nam odegrać się na złych ludziach, którzy zniszczyli wioskę Trip i którzy terroryzują po prostu okoliczną ludność. Czy lewiatan jest w środku? No, dowiemy się za chwilę. Take it, monkey. But how? That's how. Great. But where do we find one? There's a console here. I'll see what I can find. No tak, więc lewiatan jest prawdziwy. The subs are in some kind of hangar. It's behind that door. Już się nagadałaś? Dobra. Lewiatan jest prawdziwy i nasi bohaterowie autentycznie chcą go odbić, chcą go przejąć dla siebie. I muszę was ostrzec, że jeśli dobrze pamiętam, to będzie długi i stosunkowo trudny rozdział, więc naprawdę spodziewajcie się tutaj dużo męki. I'll highlight the door control panel. No problemo. I have some pretty wild computer skills. Jasne. Dobra. Naszym pierwszym celem będzie zabranie tamtej małej łodzi podwodnej, która jest po drugiej stronie pomieszczenia i przetarganie jej gdzieś tam, żebyśmy mogli do niej wsiąść. Czy tutaj może już wsiądziemy? Już nie pamiętam. W każdym razie, no, to jest nasz pierwszy cel. Lećmy za świnią. On powinien wiedzieć, jak mamy się tam dostać. Co? Mam iść z tobą? Ach, dobrze. Dobrze. Ja tędy niestety nie przejdę, więc pozwól, że się przejdę naokoło. O, próbuję sobie przypomnieć, co tutaj się cholera działo. Okej, świnia dorwał się do panelu. Okay, let's not panic. We'll do it the old-fashioned way. I'll set up some high explosives to blow the doors off. Monkey, you just get the sub lined up to come through. Sounds like a plan. I'll see what I can do from the controls up here. Dobra, gdzie my się wybieraliśmy? Tutaj. Tak? Tak. Tak, dlatego będę się troszeczkę musiał tutaj pobawić. Dobra, ja nie chcę tego teraz robić. Jak widzicie, no, łódź podwodna wykrywa kurs kolizyjny i się zatrzymuje, bo wszystko rusza się w tym samym momencie. Dobra, ale to wszystko da się załatwić, ponieważ da się zatrzymać konkretne wózki. Tylko czy to jest dobre ustawienie? Niestety gra traktuje mnie troszeczkę jak debila i blokuje mi kamerę. Cofniemy sobie teraz wózki i zobaczymy, co się stanie. Ach, tak. Cofnęliśmy wózek, teraz możemy go obrócić. Tylko, że chyba nie o to chodzi. To chyba mi się nie jest plan, ale zobaczmy. Najpierw rzućmy okiem. Dobra, już wszystko jasne. W
ten sposób będziemy mogli się przedostać na drugi wózek. Najpierw musimy się cofnąć. Wskoczyć tutaj. Dobra. I teraz możemy się bujnąć z powrotem, przeskoczyć na wózek po prawej stronie, tam dostaniemy się do drugiego panelu i... I właściwie tyle chyba. Dobra. Odwróćmy to. I zobaczmy, czy w tym układzie... To nawet nie pozwoli mi sprawdzić. Cholera, kurczę, martwi mnie to troszeczkę, że oni dają mi te zagadki, ale nie pozwalają ich rozwiązać jakoś tak, nie wiem, we własnym stylu. Gdzie jest... Aha, dobrze, muszę wsiąść pewnie na to. Bujnąć się do... Nie, w tą stronę. Już, przerwij. W ogóle nie musimy... Właśnie, dwa razy w tą mańkę. Okej, już faktycznie widzę, że tutaj jest przejście górą. I musimy się teraz... Dobra, jesteśmy już prawie przy przycisku. Jestem ciekaw, czy ja mogłem przeskoczyć tędy wcześniej. Nie mogłem, już widzę, że nie mogłem. Okej. Czyli teraz musimy bujnąć to wszystko z powrotem do tyłu. Odwrócić tą platformę i nagle magicznie wszystko nam się wyrówna. Okej, mamy to. Tak, świnia będzie musiał zjechać strip. Tak się zastanawiałem, jak oni się dostaną do tej łodzi, kiedy ona już będzie zjeżdżać po tym... po tej szynie. Czyli teraz czas na mnie. Ja wrócę się tędy. No zejdź tam po prostu. I zobaczmy, jak my mamy się tu przedostać. Czy my przejdziemy tędy, czy my przejdziemy tamtędy, tędy chyba. Jak on wód? Ale jak tym... Aha, dobrze, już widzę. Mogę zejść tutaj na dół. I tutaj na dół. Czy to są jakieś orby? Właśnie, jak my w ogóle z orbami stoimy? Czy ja mogę tak... Tak, mogę. I zdaje się, że mam wystarczająco dużo na ten upgrade. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze zebrać te 65 tysięcy... 62,5 właściwie tysiąca, żeby odblokować ostatni upgrade i zebrać tą trofkę za wszystkie upgrade'y w grze. Mhm. O, nie ma lightu i właśnie się zaczyna. Musimy gonić za nimi.
pomóc im się przedostać tak, żeby w międzyczasie ich nie zabili. Mają żółty pasek życia, co chyba sugeruje, że będzie im się ten pasek regenerował, jeśli przez jakiś czas nie będą do nich strzelać. Gdzie jest... Co tu się dzieje w ogóle? Gdzie jest drugi typ? Bez kitu, skąd oni strzelają? A, stamtąd. Przestańcie mi tu marudzić, proszę. Ja bym chciał... O, na przykład tak. Padło. Dała mi bardzo w stylu IT podpowiedź. Czy próbował pan restartować komputer? Dobra. Otworzyliśmy most, dzięki czemu łódź może zjechać niżej. Przy okazji wysunęły się jakieś rurki, po których oczywiście będziemy mogli przeskoczyć. O, świnia! Och, świnia! Nie, nie, słuchaj, Monkey, nie musisz, myślę. Na dół. Ja myślę, że jakbyś sobie odpuścił tą pomoc, nic by złego się nie stało. Kurde, jeszcze mechy. Tu widzę, że jest amunicja. Bierz go, bierz go, bierz go, bierz go. Dobra, gdzie jest ten drugi typ? Gdzie jest ten drugi typ? Gdzie on? Jest, dobra. Poszło. Come on! Jak możecie mi takie rzeczy robić? No nieprawda! Przecież ja już go atakowałem, moim... Co wy mi tam robicie? Jak nienawidzę! Dobra, przynajmniej go teraz ogłuszymy, tego drugiego. Ale wierzcie mi, że walka w tym rozdziale jest tak wkurzająca. Więcej ich leci oczywiście. Jasne, że więcej leci. Dobra. Orby. Świnia poczeka, nic mu się nie stanie. A ja się obłowię, bo muszę. Dobra. Tak, chyba jest tak jak mówiłem. To znaczy HP-ki łodzi się regenerują po chwili. Coś mnie goni z tyłu, ale najpierw dorwę tego, który do nim strzela, albo i nie. Kurde, nie udało mi się zrobić takedowna, szkoda. Dobra. Mam wrażenie, że one się bardziej skupiają na mnie niż na łodzi, to ja bym raczej potrzebował pomocy od nich, a nie na przykład świnia. Zresztą tak jak widzicie. Co, cieciu, do mnie strzelasz? Masz łódź podwodną. Jest twoim celem w tej grze. No już, 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 już. Nie przesadzajmy. Dobra. I to już chyba ostatni. Mam nadzieję, że więcej tutaj nie przybiegnie. Mogę wam teraz podnieść most. Primary. Wow.
tędy przyjdziemy. Odwróćcie mi tą kamerę, jak ja nienawidzę, jak mi kamerę zabierają w ten sposób. Okej, jesteśmy w kolejnym doku. Jeśli dobrze rozumiem, to już tutaj powinna nas zalać woda. To może ja się odsunę. Co się stanie? Wleci woda, nie? Czy chodzi raczej o żygającą świnię? Nie, wody nie ma. A, dobra, jest woda. Tylko taka bezpieczna. Myślałem, że po prostu będzie tutaj ściana wody, która nas zaleje. Dobra, tutaj wykonamy takedown, który co robi? Ogłuszenie? Nie, jest wybuch chyba. Okej, wybuchło. Okej. Tu jest tylko żyćku, żyćka nie chcemy, nie potrzebujemy, tam widzę amunicję. Pamiętam, że kiedy grałem, to za pierwszym razem używałem dużo strzelania. Tutaj nie widzę teraz takiej potrzeby. No pewnie dlatego, że mam już dużo upgrade'ów, prawda? Na ekwipunku małpy. No podnieś to, no kam... Aha, mam fulla. Nieważne. Dobra, musimy się chwilkę schować, jak mi się tarcza zregeneruje. Okej. A teraz jest naprawdę najgorszy moment, żeby zabierać mi możliwość strzelania. No fuck, przecież... Jak mnie wkurzają tą walką, jakie to jest słabe. Wjeżdżam w kolesia blokerem, ale nie... Odwróć się, jasne, że się odwróć, po co masz być? Fuck. Dobra, 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 już lej go, po prostu lej go. A tego zestrzel, bo będzie naprawdę słabo. Po nim i po nim. Coś tu było, czy tu była amunicja? Nie, życia też nie ma. Amunicja jest tutaj, orb jest tutaj, jak w ogóle z orbami stoimy? 20 koła, w porze. Co jest tutaj? Nic chyba, one po prostu stąd wychodziły. I to wcale nie znaczy, że mieliśmy tutaj dojść. I co, nie powiecie mi chyba, że to już jest to, że to już jest wszystko. To jest wszystko, to ja musiałem bardzo pomieszać i to wygląda na to, że kolejny, czyli ostatni rozdział gry będzie niesamowicie długi, bo tam naprawdę jeszcze jest dużo do zrobienia. Ej, kurde. Będziemy mieli, podejrzewam, godzinny ostatni odcinek, ale to chyba takie lubicie, nie? Wielka kradzież, słuchajcie. Wpływamy do Lewiatana. Tak, przed nami jeszcze dużo, ale oczywiście ogarnę to wszystko w jednym odcinku. Okay, then we travel to each shackle point in turn and set explosives. You have to figure out how to switch the engine on when I get to the control room. And you drive the Leviathan out of here. What could possibly go wrong?
Wszystko. Dobra, słuchajcie, nie spodziewałem się, że to w ten sposób się skończy. Naprawdę przynajmniej jeszcze masa rzeczy do zrobienia. To będzie bardzo długi odcinek, ja się tego boję. Ale ostatni odcinek, prawda, takich rzeczy powinien też wymagać. Także na dzisiaj to wszystko, dziękuję wam bardzo za uwagę i widzimy się już niedługo w ostatnim odcinku serii z gry Enslaved Odyssey to the West. I ja wiem, że ta gra naprawdę była bardzo, bardzo powtarzająca się. Było niesamowicie dużo monotonnej walki, podobnych zagadek logicznych i tak dalej, i tak dalej, ale ta kreacja świata i bohaterów naprawdę myślę, że wynagrodzi nam tą bolesną podróż na samym końcu tej gry. Także widzimy się już niedługo, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia, pa, pa.